Brawa z drużyny. Dawid Żelak, kapitan główny, Mariusz Dąbrowski, Krzysztof Lidzka, Wydział Sędziowski. Sieraz, drużyna Omegi, plecy stroje zielono-żółte. Numerem 1 bracy Paweł Wiśniewski z ósemką, Mateusz Jasak z czwórką, Dawid Pałyska z trójką, Witold Grzymiński z dziewiętnastką, Mateusz Roczek z trzynastką, Paweł Kowalski z piątką, Karol Belica 21, Erik Sługa, szóstka, Adrian Ociepa, dziewiątka, Krzysztof Kowalski 22, Marek Grabowski. Zanim przejdziemy do prezentacji drużyny Kutnowskiej, w tej chwili prezes, proszę Państwa, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kazielczak honoruje drużynę kutnowską kapitana Mariusza Jakubowskiego pamiątkowym okazjonalnym pucharem za awans do kwartelii Łódzki. Wielkie brawa! Adam Kazielczak, Jędrzejka Kutnowska, Paweł Sobczak, Bartosz Placek, Adrian Barczak, Bartosz Kaczor, Andrzej Grzegorek, Jan Nizioł, Mariusz Jakubowski, Kamil Zagajewski, Rafał Serwatiński, Gracjan Sobczak, Sylwester Płateta. A teraz, proszę Państwa, poprosimy trenera Sławomira Ryszkiewicza. Sławomir Ryszkiewicz. Szanowni Państwo, 35 lat aktywnej pracy na rzecz futbolu. Brawo, panie trenerze, tak trzyma. Puchar od redakcji powiatowego Życia Kutna. On wręcza Krzysztof Sermaszewski, właściciel gazety. No i oczywiście gratulacje i uściski od prezesa Adama Kazielczaka. Dziękujemy bardzo, to tyle wstępu i za chwilę pierwszy gwizdek arbitra Dawida Żelaka i rozpocznie się pierwszy mecz czwartej lidze łódzkiej jesień. Sezon 2016-2017. Przywitanie się obu drużyn, przywitanie się z sędziami. I za chwilę, proszę Państwa, czekają nas emocje już czwartoligowe. Jeszcze muzyczkę. Ja to proszę Państwa wielką radę. Kto wygrywa? Mateusz Maryniak, Piotr Michalski, Adam Gris Grabo. No.
Szlacheta i Wiśniewski. Kamil Zagajewski i Paweł Wiśniewski. Przegrywa pierwszy metr w kwartym ligi u siebie z Omegą Breszczu 2-4.